Podpisaliśmy umowę na zakup 46 lokomotyw. Umowa o wartości ponad 1 mld zł. I co najważniejsze, to są lokomotywy wymyślone i produkowane w Polsce, a konkretnie w Nowym Sączu. Są to kolejne lokomotywy w naszym parku taborowym, gdyż już mamy ich ponad 30. Jesteśmy z nich zadowoleni. Są one bezawaryjne, chwalone przez maszynistów. Te lokomotywy są zaprojektowane i wyprodukowane w latach 20. XXI wieku. Natomiast te, które użytkuje Intercity, to są jeszcze lokomotywy z lat 70. To jest przeskok technologiczny, to jest zupełnie coś innego. Obrazowo można powiedzieć to tak. Porównujemy starego, dużego Fiata, wszyscy go pamiętamy, lata 70., 80., z samochodami elektrycznymi teraz, nowej generacji. Ujednolicimy park nasz, będziemy mieli ponad 100 lokomotyw tego producenta, co pozwoli nam nie tylko zaoszczędzić na tym, że to jest ta sama lokomotywa, czyli maszyniści nie będą musieli przechodzić weryfikacji poszczególnych typów lokomotyw, bo będzie to jedna lokomotywa, ale również zaoszczędzi nam również na kosztach magazynowych i na utrzymaniu. Nie tylko kupiliśmy lokomotywy, ale także zagwarantowaliśmy sobie usługi utrzymaniowe świadczone przez NEWAG przez okres 5 lat. To oznacza, że przez 5 lat te lokomotywy będą zaopiekowane przez inżynierów NEWAG-u, ale przy okazji, to znaczy przy okazji, w związku z tym nasi pracownicy będą się uczyć je utrzymywać, więc w momencie, kiedy te 5 lat minie umowy utrzymaniowej, nasi pracownicy z naszych zakładów będą utrzymywali te lokomotywy.